To jest podcast wyższych szkół bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Mam i Państwa gościem jest dzisiaj pan Marek Kowalczyk, prezes zarządu Mandarin Project Partners, partner wydawnictwem specjalizującym się w książkach w zakresie teorii ograniczeń Goldrata, kurator TEDxWSB, WSB, kierownik merytoryczny modułowego. Były. Były kierownik. Były, bo już, już, już teraz, tak, już przekazałem do, do innej osoby z WSB. TEDxWSB. TEDxWSB, ale cały ale czas twórca. kierownik merytoryczny podyplomowych studiów zarządzania projektami? W Wyszej Szkole Zgadza Bankowej się, tak we Wrocławiu i to zaledwie kilka z wielu zadań, którymi pan się zajmuje. Kiedy spotyka pan kogoś na przykład na konferencji po raz pierwszy i ma się pan przedstawić w jednym zdaniu, jednych, dwóch, jednym z dwóch zdaniach, to co pan mówi? Jestem Marek Kowalczyk, zajmuję się? Mówię tak o sobie, Marek Kowalczyk. Pomogłem wraz z zespołem Mandariny zrealizować na czas największy tego typu projekt w Europie wprowadzenie na giełdę Polskiej Grupy Energetycznej ESA, w którym pracowało 2000 ludzi Projekt wart 2 miliardy dolarów ponad. I pracuje z firmami, które mają problemy z dotrzymaniem projektów terminów projektów, z przekroczeniami budżetu, z firmami, które nie mają realnej informacji o tym, gdzie jest projekt, takie przykre niespodzianki w stylu żarło-żarło i zdechło. No i z firmami, których dotyczy taki bolesny symptom latania z pustymi taczkami, czyli dużo się dzieje, a w sumie nic z tego nie wychodzi. Wszyscy są zajęci, każdy zapracowany, ale wyników nie ma. I to jest moje takie, nie wiem czy krótkie, ale y, przedstawienie. Się. I na czym polega Pana praca? Przyjeżdża Pan do firmy, poznaje Pan firmę i mówi Pan, że tu jest za dużo, tu jest za mało, jest porządek. Po dwóch tygodniach wszystko działa. Oczywiście spłycam problem. <laughs> Moja praca skupia się na takich dwóch albo trzech kierunkach. Jeden, może zacznę od. od od końca od, od tego, co pani wspomniała w swoim przed, przedstawieniu mnie, czyli studia podyplomowe zarządzanie projektami Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jestem kierownikiem tego kierunku twórcą, on już od chyba nie wiem, kilkanaście lat, chyba niedługo będzie 20 lat. Odbyło się mnóstwo, nie wiem, pewnie około 100 edycji w różnych, w różnych układach i wariantach tego kierunku. Może nie wiem może 50, może przesadziłem. I to jest jedna rzecz, czyli przekazuje swoją wiedzę i umiejętności w ramach studiów podyplomowych, czyli dyrektorzy, kierownicy i tak dalej. Nie są to studia magisterskie, tylko podyplomowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są szkolenia. Szkolenia, zarządzanie projektami, jest potrzeba uzupełnienia wiedzy, uzupełnienia umiejętności. To robimy. I ta trzecia rzecz, czyli ta pierwsza, o której, od której pani zaczęła, to jest rzeczywiście praca z firmami, które mają jeden albo kilka z tych problemów, bo one najczęściej są ze sobą powiązane. I można powiedzieć, że, że takim ktoś niedawno powiedział, że, że moją specjalizacją to jest ratowanie zagrożonych projektów, i rzeczywiście, jak zacząłem przeglądać w pamięci te, te przykłady, czy firmy, z którymi współpracowałem. W formacie konsultingowym, to rzeczywiście to jest, jest jakiś popularnie mówiąc w topa, albo zagrożenie topą. No i wtedy, jak już się mleko rozleje, albo już, już szklanka spada, to wtedy to jest ta rola. Dzisiaj będziemy rozmawiali o złej wielozadaniowości. E, brzmi ciekawie, brzmi enigmatycznie, e, ale zanim przejdziemy do samego tematu, do samego pojęcia, wiem, że powód, dla którego się Pan zajął akurat tą dziedziną, jest bardzo prywatny. Taki, chciałoby się powiedzieć, że z życia tak. wzięty. Tak, tak. Jest takie powiedzenie: lekarzu, ulecz się sam. I rzeczywiście ta zła wielozadaniowość. Za chwilę powiemy dokładnie, bardziej precyzyjnie o co chodzi, ale pewnie Państwo już trochę to czują. To jest coś, co mnie bardzo dotyka w życiu osobistym. Ja u siebie zauważyłem taką tendencję do tego, żeby bardzo wiele rzeczy zaczynać, żeby bardzo wiele rzeczy robić jednocześnie, i to w pewnym momencie to już jest nieefektywne, i to już się zaczyna obracać przeciwko mnie. No i zacząłem się. Nawet zrobiłem sobie już bardzo dawno temu, zanim to było takie popularne, taki test Galupa Strength Finder, czyli 34 talenty. Moim pierwszym talentem wyszedł Aktywator. Mój też. No właśnie. O, proszę. I teraz yy, yy, można powiedzieć, że, 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 że to są talenty, czyli taki surowiec i teraz ten surowiec albo można można przekształcić na coś produktywnego albo na coś nieproduktywnego, więc mój aktywator to był taki dziki aktywator, który po prostu biegał i poświecił i aktywował, czy to miało sens, czy to nie, no więc bardzo dużo zaczętych jednocześnie rzeczy, no i, i, i stąd się zacząłem tym interesować, tą tematyką, tak jak mówię na zasadzie lekarzy ulecz się sam. No i, i tak się zaczęło jakiś czas temu, nawet nie wiem jak, jak dawno temu to było, ale już nie wiem, pewnie jest około 10 lat, mniej więcej. Czyli taki moment, kiedy stwierdził Pan, że robienie zbyt wielu rzeczy, bo ta zła wielozadaniowość, to właściwie jak możemy określić, robienie zbyt wielu rzeczy w tym samym czasie? Yy, właśnie, bo tutaj warto byłoby odróżnić yy, dwa albo trzy pojęcia. Jedno pojęcie to jest wielozadaniowość. Wielozadaniowość, czyli robię jednocześnie kilka rzeczy albo Rzeczywiście jednocześnie, albo bardzo się szybko między nimi przełączam. I to jest jedna rzecz. No, w tym sensie każdy z nas jest wielozadaniowy, bo tak, bije nam serce, oddychamy, rozmawiamy, rozglądamy się, nie wiem, idę po schodach i żuję gumę. No więc to jest, jest to pewnego rodzaju wielozadaniowość. Natomiast zła wielozadaniowość to jest taka sytuacja, w której jednocześnie robimy albo próbujemy robić, albo przerzucamy się z tak tak dużo, że to już jedno zaczyna przeszkadzać drugiemu, że to już staje się nieefektywne. Czyli można powiedzieć zupa zasłona. Gdzie jest ten moment, który, który mówi nam, że jest już za dużo elementów na naszej głowie? Czyli wzięliśmy na siebie za dużo zadań, i gdzieś zaczynają one nam bardziej szkodzić niż, niż pomagać? Otóż istnieje taki. taki sprawdzian, że taki taki miernik występowania złej wielozadaniowości, który mm, mówi tak: zadaj sobie pytanie. W ciągu ostatniego tygodnia ile razy musiałeś, musiałaś rzucić to czym się zajmujesz w sposób planowy przed naturalnym końcem, żeby zająć się czymś innym pilniejszym. I to jest taki, można powiedzieć, sposób pomiaru. I, I to, co ja, kiedy prowadzę zajęcia czy ćwiczenia, czy pracuję z zespołami w firmie, to rzeczywiście proszę, żeby ludzie to zapisali na karteczkach, i potem porównujemy wyniki. Jak pani myśli, w jakiej rozpiętości ludzie uzyskują, czy dają odpowiedzi na tak, odpowiedź na takie pytanie? Ile razy w ciągu ostatniego tygodnia musiałeś, musiałaś przerwać to, co robisz w tej chwili, planowo, po to, żeby przed naturalnym końcem, bo mhm. jak jestem zmęczony i już nie mogę jechać dalej, to jest naturalny koniec, to po prostu trzeba się zająć czymś innym, żeby zająć się czymś innym pilniejszym, wrzutką, pożarem, czymś takim. Jak Pani myśli? Wie, My, jak myślę, że codziennie przynajmniej, co przynajmniej kilka razy. Codziennie przynajmniej kilka razy. Okay, to w skali tygodnia. Kiedyś yy, yy, zleciłem takie badanie na stu polskich firmach. Badanie nosi tytuł Projekty na czas. Yy, I jednym z pytań w tego, z tego badania wśród kadry kierowniczej polskich firm była odpowiedź dokładnie właśnie na to pytanie. I uzyskane odpowiedzi sięgały do kilkaset razy. Niewielki procent ludzi odpowiadał kilkaset razy w ciągu tygodnia. Miałem też kiedyś takiego klienta, który to już kilka lat temu, któremu, je, jego zespołowi kierowniczemu zadałem takie, takie też pytania, też na karteczkach, żeby jeden się nie sugerował drugim. Odpowiedź była od 25 u, ze szczebla dyrektorskiego do 250 właściciel firmy. I to są już takie przypadki ekstremalne. I teraz, kiedy widzimy wyniki, yy, wyniki takich badań, czy nawet kiedy sami bierzemy udział w takim ćwiczeniu i nie podsumowujemy sobie nasze ostatnie dni, to chyba możemy zdać sobie sprawę z tego, że trudno jest właściwie dopiąć do, do końca jakikolwiek projekt, jeżeli co chwilę się odrywamy i zajmujemy czymś innym, co zakładam, tylko teoretycznie jest ważniejsze. Niż to, czym zajmujemy się aktualnie. Czasem jest rzeczywiście, czy ważniejsze, czy pilniejsze, to jest sprawa dyskusyjna, ale na pewno jawi się jako pilniejsze. Mhm. I teraz sytuacja jest troszkę złożona, bo może być tak, że jeżeli ja rzeczywiście jednocześnie mam otwartych za dużo tematów. To rzeczywiście w tamtych tematach powstają realne pożary, realne problemy i realne wrzutki. Czyli mm, przykład od też znowu jednego z moich klientów, firma, która zajmuje się produkcją, powiedzmy z branży automotive, przyczepy, naczepy itd. Kiedy dział konstrukcyjny pracuje, czy centrum badawczo-rozwojowe pracuje na zbyt dużą liczbą nowych wyrobów jednocześnie i zbyt dużo tych nowych wyrobów wpuszcza na produkcję, no to każde uruchomienie takiego nowego wyrobu wiąże się z pewnymi problemami, no bo, no bo to jest coś nowego, nieprzetestowanego i tak dalej. I teraz jeżeli tych wyrobów wpuszczanych jednocześnie nowych na produkcję jest zbyt wiele, no to powstają realne problemy, które zatrzymują produkcję w całym zakładzie. I te problemy wracają do konstruktorów, którzy pracują już nad czymś innym. Czyli to nie jest tak, że to są jakieś błachostki, które, które się pojawiają, tylko to są realne problemy. I to jest jedna grupa tych problemów. A druga grupa to są rzeczywiście, tak jak pani słusznie zauważyła, to są takie przeszkadzajki. Na przykład, nie wiem, mamy włączone powiadomienia z Facebooka, no i co chwilę coś nam brzęczy i nas odrywa, albo ktoś przechodzi i zadaje nam jakieś trywialne pytania. Także to są, można powiedzieć, że są tak, albo my sami sobie przerywamy. To też jest możliwe. Siedzimy i mamy takie świetne pomysły, i zamiast to zapisać na, na kartce metodą getting things done. GTD po polsku, włożyć do tak zwanego inboxu, czyli do skrzynki spraw przychodzących, to my naraz jednocześnie w sposób taki chaotyczny zaczynamy skakać, tak jak troszeczkę ten listek na wietrze i sami sobie przeszkadzamy. Także. To, to taka długa odpowiedź na krótkie pytanie. Mam wrażenie, że kiedyś było tak, że się ta wielozadaniowość wręcz gloryfikowało, że jeżeli ktoś potrafił zajmować się wieloma rzeczami w tym samym, w tym samym czasie, no to faktycznie był specjalistą, zresztą nie tylko na gruncie zawodowym, ale też na gruncie takim prywatnym, czy rodzinnym kobiety, które w, w tej samej chwili zajmowały się dziećmi, pracą, nie wiem, obiadem i tak dalej, bo kobiety potrafią. No i pytanie, kobiety potrafią z jakiegoś powodu, a mężczyźni czyż nie potrafią to są stereotypy są jakieś badania które to potwierdzają albo zaprzeczają To rzeczywiście jest częsty taki stereotyp ale to, że coś jest stereotypem nie znaczy, że jest nieprawdziwe Zwykle stereotypy mają jakieś tam jądro prawdy choć często to jest tylko prawda statystyczna czyli stereotyp jest taki, że mężczyzna jest wyższy od kobiety no bo tak jest przeci przeciętnie mężczyzna jest wyższy od kobiety co nie znaczy, że Losowo wybrany mężczyzna jest na pewno losowo wyższy od wybranej losowo kobiety, tylko to oznacza, że tak jest częściej. Więc y, rzeczywiście to często słyszę, ale jakoś nigdy nie sięgnąłem po y, realne wyniki badań, które by y, coś na ten temat mówiły. Musiałbym zapytać naukowców amerykańskich, oni wszystko badają. Y, y, <laughs> na rzeczywiście naukowcy amerykańscy zbadali, że y, y, to akurat są badania, które czytałem. Że powrót w środowisku biurowym, powrót do pełnej uwagi czy do pełnej możliwości koncentracji i do pełnej sprawności umysłowej po takiej krótkiej wrzutce to jest około 25 minut. Czyli, jeżeli mniej więcej raz na pół godziny ktoś do, do nas przychodzi i mówi, słuchaj, weź, tylko tam coś tam rzuć okiem, albo raz na pół godziny odbieramy telefon, albo raz na pół godziny piszemy SMS. Przed naturalnym końcem tego, co robimy. To my nigdy nie. nie nasz silnik umysłowy nigdy nie pracuje na czterech cylindrach. Takie, zadajmy sobie takie pytanie: kiedy się najlepiej pracuje? W jakiej godzinie, albo w jaki dzień? Pewnie najwięcej osób odpowiada, że wtedy, kiedy nikogo nie ma w biurze, prawda? No właśnie, czyli wszyscy powinni przychodzić do biura wtedy, kiedy nikogo nie ma w biurze. Czyli wszyscy powinni pracować w domu? No, nie, no to jest tutaj z kolei troszeczkę inny kłopot, bo yy, nie wiem, czy to, czy to jest temat naszej rozmowy, ale, ale yy, wtedy bardzo łatwo jest o takie zakłócenia wewnętrzne. Mhm. Że ponieważ nie mamy takich, takich ram i nie mamy takiego zakotwiczenia, y, że jesteśmy w biurze, tylko a to nastawię pranie, a to umyję naczynia, a to a tamto, to jest y, wewnętrzne źródło wie, złej wielozadaniowości. Bardziej. W każdym razie, odpowiadając na, na Pani pytanie, y, nie znam wyników kobiety-mężczyźni, ale jeszcze wrócę do, do, do tego, co mówiliśmy na początku. Z, zła wielozadaniowość jest zła. Nie wielozadaniowość jest zła, tylko zła wielozadaniowość jest zła. I jeżeli my gloryfikujemy, to można gloryfikować poza, jakby, jako do formy patologicznej. O, więc rzeczywiście wydaje się, że, że we współczesnym świecie ta gloryfikacja złej wielozadaniowości, przepraszam, wielozadaniowości, ona już jakby przybiera formę tej patologii. No bo, bo ludziom się wydaje, że tak musi być. Że praca w tym chaosie, w, tym, w tych wrzutkach, w tym przerywaniu, że to jest po prostu tak było, tak jest, tak musi być, i po prostu, a jak ty sobie wyobrażasz inaczej, okazuje się, że można inaczej. Mhm. I to nie jest jakaś y, y, bajka o żelaznym wilku, i to nie jest, że tylko w Ameryce, a w Polsce nie, i że w naszych realiach, i że w naszej branży. Jest to możliwe. Dojście do tego stanu jest możliwe, ale jest bardzo trudne. O tym, w jaki sposób sobie radzić ze złą wielozadaniowością, za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast mnie interesuje to, jakie mogą być efekty tego, że my za dużo na siebie bierzemy, że uważamy, że jesteśmy takim typem superhero, że ze wszystkim sobie damy radę i faktycznie pozwalamy sobie czy innym na te wrzutki, o których Pan mówił. Natomiast jaki może być tego efekt? Jakie mogą być konsekwencje? Ja... Mhm. Ja myślę, że tutaj w, w tym momencie dobrze jest powiedzieć o takich trzech poziomach złej wielozadaniowości. To są takie trzy poziomy, które kiedyś sobie, mając pewną refleksję, wy, można powiedzieć, wymyśliłem, więc nie, nie jest to wynik jakichś badań naukowych, am, naukowców amerykańskich tym bardziej. To jest mo, moje przemyślenia. Może być taka zła wielozadaniowość na poziomie mikro. Czyli dosłownie siedzę, coś robię i co chwilę ktoś mi coś podchodzi, przeszkadza, y, jakieś ding, jakieś messengery, jakieś twittery i tak dalej. To jest taka mikro. Czyli dosłownie, czyli dosłownie zła wielozadaniowość dziejąca się w skali sekund albo, albo minut. Czyli takie bezpośrednie przeszkadzajki. Czyli to jest za dużo takich mikro rzeczy naraz, mikro bodźców. Druga zła wielozadaniowość to jest jednocześnie za dużo y, projektów, zadań. I wtedy to nie jest tak, że to jest w ramach jednej sekundy, coś się dzieje, tylko może być, że na przykład przez godzinę pracuję nad ofertą dla klienta, potem rzucam tę ofertę, przygotowuję się przez pół godziny do prezentacji, potem przez pół godziny pracuję nad prezentacją, potem zaczynam, nie wiem, wystawiać faktury, potem po 15 minutach przypominam sobie i wracam do tej oferty, bez jakichś takich wrzutek, nie musi to być z wrzutkami zewnętrznymi. A trzeci poziom złej wielozadaniowości to jest zła wielozadaniowość na poziomie liczby ról, czyli y, często to dotyka przedsiębiorców, y, czyli przedsiębiorca jest jednocześnie szefem, handlowcem, y, księgowym, y, realizatorem, windykatorem, y, koniem, podkową, kowadłem, stepem akermańskim, żaglem i Adamem Mickiewiczem. I oczywiście jedno się wiąże z drugim, bo jak mam za dużo kapeluszy, próbuję naraz założyć, no to pojawia się za dużo, za, za dużo zadań, projektów, tematów. I często też to, co się z tym wiąże, jak się tak dużo rzeczy dzieje, to często różne bodźce wewnętrzne i zewnętrzne przekładają się na skalę mikro. I to jest taka jakby mapa, na której, na której można tą złą wielozadaniowość umieścić. I teraz... Pani pytała o skutki. Skutki są znowu w ramach badania projekty na czas. W Mandarinę badaliśmy, te m, efekty i najbardziej y, osoby y, zarządzające firmami najbardziej wskazały, y, wskazały kilka rzeczy, ale jedna rzecz to jest zmęczenie, y, to jest spadek kreatywności, to jest y, demotywacja, to jest y, popełnianie błędów, wolniejsza praca. Czyli zaczynamy dużo, szybko i wcześniej, kończymy mało, niskiej jakości i jeszcze te, te to rzeczy, które robimy, są mało y, oryginalne, mało niskiej jakości, nie dlatego, że mają błędy, ale nie są tak dobre, y, jak mogłyby być. I na dodatek jesteśmy zmęczeni i zdemotywowani. Pamiętam znowu takiego klienta przed, sprzed y, wielu lat, gdzie. Skontaktował się z, z mandariny Dział HR, który mówił, że jest bardzo duża rotacja. Ludzie po prostu uciekają z firmy, bo za dużo projektów i taka projektoza ostra wręcz, wręcz fizycznie się chowają przed szefami, żeby im tylko nie wrzucili kolejnego projektu. I rzeczywiście. Może dojść też do, 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 do takiego stanu. Ale to, o czym Pan mówi, to są bardzo poważne konsekwencje, bo oczywiście z jednej strony możemy mieć takie sytuacje, że pracownicy nam się zwalniają, tak, a kolejni nie chcą przychodzić e, do pracy w, w, w obawie o nadmiar e, projektów realizowanych w tym samym czasie, ale w sytuacji, kiedy sami jesteśmy przedsiębiorcą albo wtedy, kiedy jesteśmy jednoosobową e, działalnością, kiedy tych projektów mamy za dużo, to możemy faktycznie e, firmę doprowadzić do, e, do Zamknięcia, jeżeli weźmiemy na siebie za dużo. Przede wszystkim możemy doprowadzić do zamknięcia siebie w trumnie, dlatego że za duża, zła wielozadaniowość ciągła, ona powoduje wręcz w obrazach, w, obraz, w obrazowaniu funkcjonowania mózgu jest tam taki przełącznik, który się wypala. Giną neurony w momencie kiedy obciążenie tego przełącznika jest za duże. I to też prowadzi do bardzo dużego stresu ciągłego. A organizm ludzki nie jest przystosowany do znoszenia ciągłego, wysokiego stresu. Raczej organizm człowieka jest zbudowany do życia takimi skokami. Tak jak kot poluje albo śpi. Więc niestety, my, my w naszych dzisiejszych czasach, może nie to jak kot polujemy, co raczej jak taki chomiczek biegamy w kółeczku. I rzeczywiście można się za, y, zataskować, mówiąc y, brzydko, y, na śmierć. I to, to jest możliwe. Pytanie, czy, czy to tak musi być, czy można z tym sobie poradzić, to jest zupełnie inne pytanie, ale rzeczywiście w skrajnych przypadkach można, żeby nie szukać daleko, jadę samochodem, y, kieruję, myślę o czymś innym, y, piszę e maila, y, rozmawiam przez telefon, odbieram SMS i, i gotowe, tak? Więc to taki przypadek trochę ekstremalny, ale, ale też możliwy. Znam taki przypadek. Ale, ale pewnie z naszego życia jesteśmy w stanie wyobrazić sobie faktycznie, może nie aż tak bardzo ekstremalne, ale, ale wiele innych sytuacji, kiedy robiliśmy w tym samym czasie różne rzeczy. No ale dobrze, to w związku z tym, że wiemy już, jakie mogą być konsekwencje akurat takiego działania, to co zrobić, żeby temu zapobiec? I teraz znowu sprawa jest trochę subtelna. Bo to zależy, na jakim poziomie występuje u nas zła wielozadaniowość. Czy na poziomie tych mikroczynności, czy na poziomie liczby zadań, realizowanych zadań, łamane przez projektów, czy na poziomie y, liczby y, pól odpowiedzialności, czy liczby ról. Czyli jedna rzecz to jest. Czy my mówimy o złej wielozadaniowości na poziomie tych mikroprzeszkadzajek? Po prostu siedzimy w takim miejscu, gdzie ktoś co chwilę przychodzi i, i no fizycznie nas zaczepia, albo, albo na ekranie naszego tele, telefonu, albo komputera co chwilę występują, wyskakują jakieś powiadomienia. To jest jeden sposób poradzenia sobie z tym. Jeżeli z kolei wzięliśmy na siebie za dużo zadań, na przykład jesteśmy handlowcem i mamy za dużo, Potencjalnych klientów, z którymi jednocześnie pracujemy, to nie musi to być, że, że, że co chwilę ktoś nas przychodzi i, i, i zaczepia, ale tak jak mówię, przerzucamy się między pracą z tymi klientami, bo jak przez chwilę pracujemy z jednym, to już ten 15 zaczyna się tam do nas dobijać i my musimy taką metodą gotowała myszka-kaszkę tak, yy, yy, przeskakiwać? Czy, czy ma, mamy takie wrażenie, że musimy przeskakiwać? A inaczej się radzi sobie z tym tematem na poziomie, jeżeli mam zbyt dużo ról jednocześnie. To zacznijmy może od tego, który przypuszczam, jest wspólny dla wielu słuchaczy, słuchających naszej dzisiejszej rozmowy, czyli te przeszkadzajki, te mikrobodźce, które są dostępne cały czas, co chwilę. To, rzeczywiście, tak. To jest, można powiedzieć, że to jest. Yy... Z technicznego punktu widzenia, poradzenie sobie z tymi mikroprzeszkadzajkami jest najłatwiejsze, ale... ale ono jest trudne, dlatego że takie mikroprzeszkadzajki, one są uzależniające. To znaczy, wśród człowieka występuje coś, co się nazywa odruch orientacyjny. Odruch orientacyjny to jest tak jak jest, nie wiem, czuję, wchodzę do supermarketu, czuję zapach pieczywa i się zaczynam ślinić. I od razu już robię się głodny i zaczynam kupować. Albo przy kasie są różne takie słodycze powykładane. To podobnie jest oduch orientacyjny, polega na tym, że, na, że bodziec powoduje przyciągnięcie naszej uwagi. Pink, patrzę. Coś się ruszyło, ktoś zawołał moja uwaga się tam zwraca. I to jest naturalne, przystosowawcze zjawisko. Jak ludzie mieszkali w jaskiniach, a zanim w jaskiniach, to jeszcze nie wiem, gdzie tam mieszkali. Wśród wszystkich zwierząt, to jest, no, trzeba reagować na sytuację. I teraz producenci różnego rodzaju urządzeń i, i, i oprogramowania, one, oni walczą o naszą uwagę. Więc te urządzenia są tak konstruowane, żeby one ciągle przykuwały naszą uwagę, dając takie małe nagrody. Tak, że sprawdzam Facebooka, o, mam lajka, o, to już się czuję dobrze. No więc ping, dzwonek, a dzwonek, będą lajki, albo komentarze będzie dobrze. Czyli to jest takie, jesteśmy jakby warunkowani jak psy pawłowa do, do, do patrzenia tam. I to jest rzeczywiście uzależniające. Bo jest nagroda, jest, jest bodziec, jest nagroda zaraz. Czyli my troszeczkę stajemy się takim pogotowiem ratunkowym, no bo Pogotowie ratunkowe to jest miejsce, gdzie my czekamy na, na bodźce z zewnątrz. Czyli jedna rzecz to jest to, co ja y, zrobiłem, to y, mam permanentnie wyciszony telefon i on jest odwrócony y, ekranem w dół. Więc. Mhm. Jest jeszcze. Jeden sposób, to jest z kolei sposób, który ja stosuję, ale też może się komuś z naszych słuchaczy przyda, to jest stosowanie trybu samolotowego tak często, jak o. się da. Tyle tylko, że faktycznie tutaj trzeba się przełamać, bo to już nawet nie jest kwestia tych nagród, czyli jak gdyby traktowania powiadomień jako nagrody, ale traktowania powiadomień jako coś, co może zmienić nasze życie. Czyli inaczej jesteśmy uzależnieni od tego, że musimy sprawdzić to powiadomienie, bo na pewno wydarzyło się coś. Złego, coś strasznego, coś ważnego, coś, co, co nie może mnie ominąć, więc stosowanie trybu samolotowego jest dla mnie takim jakby wykupieniem sobie. Czasu na, na pracę po prostu, i w tym momencie nikt się do mnie nie może dodzwonić, Nikt się nie stresuje tym, że dzwoni do mnie, a ja nie odbieram, a ja się nie stresuję tym, że ktoś dzwoni, nawet jak mam wyłączony dźwięk w telefonie i nie odbieram, ale wiem, że druga strona nie może się, y, nie może się ze mną połączyć. No to taki mała taka mała. No właśnie, tutaj, tutaj Pani dotknęła bardzo y, ciekawego tematu, który mój umysł od razu w ramach złej wielozadaniowości zaczyna ciągnąć. A mianowicie, tak jak są trzy poziomy złej wielozadaniowości, tak też są trzy przyczyny złej wielozadaniowości. Mhm. I jedną z tych przyczyn jest lęk, mhm. a w szczególności FOMO, fear of missing out. I to jest dokładnie to, o czym pani powiedziała. Mhm. Ale yy, i oczywiście sposób radzenia sobie, dlatego powiedziałem, że to jest poradzenie sobie z tymi mikroprzeszkadzajkami, jest technicznie proste. Ale w zależności od tego, jaka jest przyczyna, no to już skoro rozlałem mleko i powiedziałem, że są trzy przyczyny, to może je wymienię. A mianowicie jedna to jest rzeczywiście lęk, że ja się boję. To jest ta druga przyczyna, o której ja zwykle mówię, ta środkowa, że ominie mnie coś ważnego, stało się coś strasznego, muszę natychmiast reagować, bo Ziemia się przestanie kręcić wokół Słońca i ptaki spadną z nieba, bo przestaną machać skrzydłami. Pierwsza przyczyna to jest brak wiedzy. Brak wiedzy to jest to, co Pani powiedziała na początku, że ludziom się wydaje, że to jest efektywne. Mhm. Że czym szybciej zacznę, tym szybciej skończę. To zdanie brzmi bardzo sensownie, ale, ale ono nie jest do końca prawdziwe. Nawet nie chodzi o to, że ono jest nieprawdziwe. On jest niekiedy prawdziwe, niekiedy nieprawdziwe. Ale to wątek poboczny, tak? Czyli brak wiedzy, czyli błędne przekonanie, że czym szybciej zacznę, tym szybciej skończę, że wielozadaniowość zawsze jest dobra. Drugie to jest lęk, a trzecie to są. Kwestie, m, określę je neurologiczne. Czyli układ nerwowy różnych ludzi jest skonstruowany w różny sposób. Jedni są bardziej aktywni, drudzy są mniej aktywni. W pewnych natężeniach to, ta aktywność już przestaje być produktywna. Bo są takie rzeczy jak ADD, ADHD albo różnego rodzaju y, zjawiska które się określa mianem maniakalno-depresyjnych, przynajmniej tak się kiedyś to nazywało, czy też choroba afektywna dwubiegunowa, która też może mieć takie stany jakby napędu podwyższonego, takie maniakalne, które już są totalną patologią, albo hipomaniakalne. Które, powiedzmy, do pewnego stopnia mogą być jeszcze produktywne, ale powyżej pewnej granicy to już jest totalna zła wielozadaniowość. No i teraz, właśnie pytanie: czyli, jeżeli ja jestem osobą, która ma predyspozycje neurologiczne, bo taki się urodziłem i, i takie mam geny, i takie neurony są tak spięte z synapsami, że ja mam jakby takie okresy hipomaniakalne, no to jakby bardzo trudno będzie mi siłą woli samej powstrzymać się przed ciągłym, jakby. Patrzeniem, sprawdzaniem, i tak dalej. I to, że techniczne rozwiązanie jest takie, że ja to wyłączam, odwracam, ale ja psychicznie nie jestem w stanie tego, tego czy może nawet bardziej neurologicznie, nie jestem w stanie z tego zrobić, bo mię aż nosi. I, i tutaj no, są potrzebne, mówiąc krótko, tabletki, tak? czyli, czyli jeżeli mój układ nerwowy jest już tak aktywny, że, że, on, że ta aktywność ustaje się nieproduktywna, no to trzeba ją wyciszyć, bo to bo to już jest takie bicie piany się, się zaczyna robić. Te procesy myślowe są, są rozkojarzone, one są szybkie, ale, ale rozkojarzone. Wielu przedsiębiorców jest na takiej właśnie granicy, którą czasami przekraczają, a, a, a czasami nie. Także tu warto siebie obserwować. Ta rzecz o, o lęku są takie techniki redukcji lęku. Między innymi jest taka technika w ogóle radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami behawioralno-poznawcze, taka technika, która mi szczególnie odpowiada, to jest technika Alberta Elisa, która się nazywa technika ABC. Nie jest to miejsce, żeby, żeby ją omawiać, ale, ale jak ktoś poszuka w internecie mojego nazwiska Marek Kowalczyk i Albert Elis albo ABC, to, to, to można znaleźć artykuły, nie wiem, być może zamieścimy link do, do, do tego artykułu, no i nie wiedza, no to teraz się właśnie edukujemy, więc można też spojrzeć do, zrobić takie ćwiczenie 1, 2, 3, które, czy 1, a 10, które, które to pokazuje, albo zobaczyć taki wykres. No, nam trudno w ramach podcastu pokazać wykres, ale z, 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 z wielozadaniowością to jest tak jak solą w zupie, tak jak wspominałem. Za mało zadań, niedobrze, za dużo też niedobrze. Optim jest gdzieś po środku. I pytanie, czy ja już zupa jest przesolona, czy jeszcze nie. O, i to była taka dygresja dotycząca przyczyn złej wielozadaniowości i jeszcze skrzyżowanych z poziomami. Czyli powiedzieliśmy sobie, że że techniczne rozwiązania są proste, ale te ale techniczne rozwiązania mogą być... Utrudniane mogą być niemożliwe dla kogoś do wdrożenia, właśnie dlatego, że ma blokadę w postaci przekonań, lęku, czy braku wiedzy, lęku albo predyspozycji neurologicznej. Mówiliśmy o tym przy okazji reagowania na mikrobodźce, czyli na coś, co towarzyszy każdemu z nas codziennie. A co w sytuacji, kiedy ta zła wielozadaniowość bierze się stąd, że mam, realizujemy w tym samym czasie za dużo projektów naraz? Jeszcze tylko, jeżeli mogę, tak, tak, żeby troszeczkę domknąć te kwestie mikrobodźców, dwie uwagi. Jedna uwaga to jest oczywiście, jest też kwestia maili i radzenia sobie z mailami i sprawdzania maili i tak dalej, ale być może to jest pomysł na inną rozmowę i, i, i na, na, na inną okazję. Czyli tutaj też zastosowanie pewnych rozwiązań technicznych, ale znowu one muszą być uwarunkowane odpowiednimi przekonaniami, że mi wolno mm -hmm. ciągle nie siedzieć w mailu. Tak. Bo jeżeli ja mam takie przekonanie wewnętrzne, że ja muszę być w mailu, bo jeżeli nie, to coś tam albo, to szef mnie zabije, klienci mnie wyrzucą, umrę pod mostem w kartonie po telewizorze Panasonic, to, no to my tego rozwiązania technicznego nie wdrożymy. I wreszcie ostatnia rzecz z tych mikropoziomów jest taka technika, która się nazywa Pomodoro. Mhm. Wielu słuchaczy pewnie słyszało 25 minut, 5 minut przerwy, potem cztery takie cykle i dłuższa przerwa, i tak dalej, i tak dalej. Być może znowu przy jakiejś innej okazji porozmawiamy o, o tej technice Pomodoro. No i wreszcie, już miała być ostatnia, więc już ostatnia, ostatnia, a mianowicie otoczenie. Niektórzy z nas siedzą w open spaceach. No i nie mają takiego luksusu, żeby się gdzieś schować, ale też są na to sposoby. Mhm. Więc e, oczywiście nie ma, nie ma tutaj sposobów stuprocentowo skutecznych i czasami jest tak, że no, no nie mamy optymalnych warunków, no i, i trudno, no po prostu jest nam gorzej. Jedną chyba z takich ciekawszych książek, które czytałam, a które myślę, że też całkiem nieźle się wpisują w nasz dzisiejszy temat, to jest ym, głęboka praca Deep tak Work Newporta, prawda? Który właśnie mówi o tym, żeby w dużym skrócie, teraz powiem, żeby blokować sobie w ciągu dnia czasy na konkretne zadania. Czyli tak jak Pan mówił na początku, że jest osoba, która najpierw wysyła faktury, potem przygotowuje ofertę, potem robi prezentację, potem znowu wraca do oferty. Czyli przypuszczam, że codzienność wielu osób. Y y nas, tych osób, które znamy, to zdecydowanie bardziej produktywne jest stosowanie właśnie tej metody, która każe nam po prostu pracować w blokach i wyznaczyć sobie blok taki 2-3 godzinny, w trakcie którego zajmujemy się jedną konkretną czynnością, ale przynajmniej robimy to dobrze. To, co Pani powiedziała, to jest taki patent czy sposób, do którego ja sobie w wyniku różnych tam przemyśleń i tak dalej doszedłem, a w odpowiedzi na ten poziom trzeci złej wielozadaniowości, czyli za duża liczba ról jednocześnie. Jednym ze sposobów to jest wyznaczenie sobie na przykład, nie wiem, piątek to jest dzień na księgowość. W piątek nie umawiam się na spotkania, w piątek się niczym nie zajmuję, w piątek robię, w cudzysłowie robię papiery, zbieram, idę, zanoszę do księgowej. Idę specjalnie, zanoszę, mimo że mógłbym wysłać albo, albo zaworzę, po to, żeby być z księgową, jestem w księgowości, daję sobie mentalne pozwolenie na to, żeby się niczym innym nie zajmować. Czyli zmieniam otoczenie. Tak jakby w sensie zakotwiczenia. Być może niektórzy słuchacze słyszeli o metodzie Walta Disneya. Tak, gdzie jakby on w różnych pokojach miał zakotwiczone różne fazy cyklu. Tu była kreatywność, tu było planowanie, tu była krytyka. Także takie, takie jakby warunkowanie się na otoczenie. Czyli to jest rzeczywiście po sposób na radzenie sobie z tym poziomem trzecim tylko znowu gdzieś tam z boku stoją te trzy przyczyny tak i teraz wdrożenie tego może być blokowane przez jedną z tych trzech przyczyn czyli tak przeczytałem książkę rozumiem zgadza się mam właściwe przekonania nie mam lęku ale mnie nosi po prostu fizycznie w rezonans wpadły moje synapsy i, i no nie mogę usiedzieć no muszę muszę bo pęknę nie więc tu rzeczywiście trzeba, trzeba pamiętać, I, i to co jest yy, trudne w takiej sytuacji, to jest to, że jeżeli my mamy już tę wiedzę i świadomość, a mimo to i znamy te techniki, a mimo to ich nie stosujemy, to że paradoksalnie to może na pogorszyć nasz stan, no bo wtedy zaczynamy samych siebie yy, pałować, mówiąc kolokwialnie, za to, że my tego nie robimy, a powinniśmy, i potem się tworzą tak zwane meta-uczucia. Czyli ja jestem smutny, bo jestem na siebie zły, i jestem zirytowany, bo jestem smutny, bo jestem zły, i. i a. No i potem to zarzucam, i, i, i siadam, i, i, i płaczę. Tak? Czyli tu trzeba przy, przy tych wszystkich samodoskonaleniach i samorozwojach, trzeba właśnie uważać, żeby, żeby podchodzić do siebie z uważnością i, i takim. Mindfulnessem i z miłością do siebie, żeby się nie, za, nie zamęczyć i nie stawiać sobie też zbyt wysokich celów. O matko, wchodzimy w ogóle w stawianie celów, cele procesowe, cele wynikowe i mikronawyki. Ale to jest cała, chyba to jest temat znowu na osobną rozmowę. To chyba na kiedy Tak indziej. jest, więc materiał nam powstaje w trakcie w trakcie mówienia. Więc tylko może podsumuję na razie, bo tak, powiedzieliśmy o pierwszym poziomie tych mikroprzeszkadzajkach, powiedzieliśmy o trzecim poziomie trochę, czyli o blokowanie sobie czasu, ale tak naprawdę też o delegowanie, bo blokowanie czasu blokowaniem czasu, ale założę się, że Donald Trump, postać dla wielu osób kontrowersyjna, ale że on no, nie robi wszystkiego. Gdyby próbował robić wszystko, to by nic nie zrobił, więc y, to jest kwestia delegowania, tak? czyli y, delegowanie, czyli po pierwsze znowu kwestia przekonań, główne przekonanie blokujące, nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja, mm -hmm. oczywiście. Gdzieś, Super bohater. I'm the bestiak. Super bohater, poza tym tak będzie taniej jak ja to zrobię i tak I dalej szybciej. i tak dalej. I szybciej, potem są też kwestie umiejętności delegowania, bo delegować trzeba umieć. Tak naprawdę jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie umiejętność udzielania informacji zwrotnych, zwłaszcza tych trudnych, jak komuś coś się nie udało. Mhm. Też blokada. I znowu, więc znowu otwieramy szafa z narni, tak, drzwi, a tam cały nowy, nowy wszechświat. I teraz wracając może do tego poziomu drugiego, czyli za duża liczba zadań i projektów, to jest ograniczenie ilości pracy w toku. Czyli po ludzku mówiąc, jeżeli mam, we, wezmę jako przykład, naj, najprostszy przykład, a mianowicie mamy teatr albo kino, gdzie jest jedno albo dwa wyjścia i naraz wszyscy ludzie próbują wyjść przez, przez to jedno albo dwoje drzwi. Co się stanie z tymi drzwiami, jeżeli wszyscy będą na naraz się przejść? No, zakorkują się. To po prostu zakorkują się, zablokują się, tak? I, i, a jak najszybciej opuścić y, zatłoczone miejsce? No, trzeba się po prostu ustawić po kolei, tak? W zależności od szerokości drzwi albo w parach, jak w przedszkolu, albo jedna osoba po drugiej. I wtedy nie tylko pierwsza osoba, ale również ostatnia wyjdzie szybciej niż w takim modelu tłoczenia się. Ym, podobnie z, z, z jazdą na zatłoczonym skrzyżowaniu. To, że... Że samochody próbują na nie wjechać, to wcale nie oznacza szybciej, to wcale nie oznacza, że zjadą z niego szybciej. Po prostu w pewnym momencie skrzyżowanie się blokuje. Czyli rozwiązaniem jest nie to, żeby bardziej więcej samochodów na metr kwadratowy próbować tam ubrać, tylko żeby część samochodów wycofać z tego skrzyżowania i wtedy ono się udrażnia. Jeżeli nie będzie na tym skrzyżowaniu jednocześnie zbyt dużo samochodów, na przykład na rondach jest to fajnie widoczne, no to wtedy ruch płynny zostanie zachowany. I mimo, że ja paradoksalnie opóźniam moje zbliżanie się do domu, czyli nie wjeżdżam na to skrzyżowanie w nawiasie, blokując innym drogę, tylko ja chwilę zaczekam, to per saldo będę wcześniej. I to jest właśnie to, co jest dla wielu ludzi trudne, że czasami jest tak, że żeby przyspieszyć. Trzeba zwolnić. Ale to nie oznacza, że ja opóźniam zakończenie projektów czy zadań poprzez opóźnienie ich rozpoczęcia, tylko właśnie je przyspieszam. I to jest coś, co jest trudno nam sobie wyobrazić. Trudno jest to zrozumieć, a nawet jak to zrozumiemy intelektualnie, trudno jest to zastosować w życiu. Jedną z tych barier jest to, że ludzie mają wrażenie, że jeżeli coś do nas przychodzi jakiś temat. Ja muszę się tym natychmiast zająć. A, dlatego że jak się tym natychmiast nie zajmę, to się spóźnię. Oraz B, dlatego że ktoś się na mnie wkurzy, e, jeżeli nie dostanie natychmiastowej reakcji. I ta umiejętność mówienia nie innym osobom, projektom, możliwościom, szansom, bo nam się zawsze wydaje, że to jest ta jedna, jedyna szansa, która za chwilę może przepaść. To jest duża umiejętność. No, um Mówienie. umiejętność, tak, bo ale mm, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest mówienie nie w ogóle, albo nie teraz. I istnieje coś takiego, co się nazywa kolejkowanie. Czyli kolejkowanie najprościej widać w urzędzie pocztowym. Przychodzę, naciskam numerek, biorę numerek i po prostu czekam, aż mój numerek się wyświetli. I jakby wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że ludzie nie rzucają się naraz tłumem do okienka, żeby kupić znaczki, i się tam nie tratują, ale tak wygląda nasza praca my pozwalamy, żeby te sprawy zewnętrzne zadeptywały się jedna drugą i my żyjemy w przekonaniu, że jeżeli nie będziemy jednocześnie obsługiwać fizycznie stu klientów, no to klops, to oni się obrażą, ale, ale nie, no na poczcie jest mechanizm kolejkowania, ale ludzie tego oczekują, ludzie o tym wiedzą i ludzie mają też informacje, gdzie są w kolejce. Więc całe wyzwanie tutaj polega na, na dwóch rzeczach, na, rzeczywiście na w sumie na trzech. Jedna rzecz na przekonaniu się, że rzeczywiście efektywnym sposobem pracy jest praca nad pewną liczbą tematów jednocześnie. Nie nad jednym tematem, bo często jest tak, że jeden temat to jest za mało. Czyli to wtedy byśmy mieli zupę za mało słoną, tylko nad odpowiednią liczbą tematów. Na przykład, nie wiem, pracuję z jednym klientem. Wysyłam zapytanie, on wysyła zapytanie, ja odpisuję, czekam na odpowiedź. To nie będę przez 4 godziny siedział, nic nie robił, czekał, aż on odpisze, tylko będę mógł pracować, nie wiem, nad trzema, czterema sprawami jednocześnie, dlatego że one są takim ping-pongiem i 3-4 powiedzmy to jest efektywnie, tak? nie mam jakichś dziur czasowych, ale 16 to już jest za dużo, bo, bo już jedno zaczyna przeszkadzać drugiemu. Czyli to jest jedna rzecz. Że ja sam wewnętrznie muszę mieć takie przekonanie. Drugie muszę mieć przyzwolenie psychiczne, to właśnie te, te kwestie lękowe i, i, yy, i również kwestie narzędziowe. A ostatnia rzecz to jest, że świat mnie nie odrzuci, nie zabije, nie nie, 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 wiem, nie, nie wścieknie się na mnie. Jeżeli ja powiem światu, twoja, twoja rozmowa jest dla mnie ważna, jesteś trzecią osobą w kolejce, czas oczekiwania to cztery minuty. Wszyscy nasi konsultanci są zajęci. I, i, I tutaj znowu jest kwestia techniczna, jak my osobom z zewnątrz, jak my osobom z zewnątrz, na przykład naszym przełożonym, jak my to komunikujemy. Tudzież jak my nie pracujemy y, y, sztywno według idiotycznie kolejki, pierwsze weszło, pierwsze wyszło, bo to nie zawsze jest dobra y, kolejność, tylko jak my jesteśmy w stanie też. Przeorganizować nasze priorytety, ale w kontrolowany sposób, kiedy szef zgłasza się, czy świat zgłasza się z ważniejszym tematem. Więc yy, zasady są proste, ich wdrożenie czasami jest trudne. I najtrudniejsza, właśnie jest ta część, z mojego doświadczenia, jak pracuję z klientami, część ta psychologiczna. Narzędziowo da się to ogarnąć. E, organizacyjnie, Da się to ogarnąć, ale relacyjnie i, i przekonaniowo to jest właśnie ta najtrudniejsza rzecz. I założę się, że w głowie naszych słuchaczy powstają w tej chwili myśli: fajne, fajna teoria, ale nie u mnie, bo my musimy, bo ja jestem takim pogotowiem ratunkowym, tak. Ja mam nadzieję, że o ustalaniu priorytetów dla zadań i o komunikacji. Czy z przełożonymi, czy też z podwładnymi, czy generalnie z naszym otoczeniem jeszcze będziemy mieli możliwość porozmawiać. Natomiast teraz, już tak na zakończenie, może faktycznie ma Pan jakąś taką podpowiedź bardzo praktyczną do naszych słuchaczy, którą mogliby zastosować już od dzisiaj, tak żeby troszeczkę, troszeczkę zwolnić, troszeczkę zapanować nad tym wszystkim, nad tym całym chaosem, który być może gdzieś tam dookoła nich jest. Tak, to zgodnie z zasadą budowania nawyków i wprowadzania zmiany, dobrze jest zacząć od czegoś bardzo małego i dobrze jest zacząć od tak zwanego celu procesowego. Czyli nie co zrobię, tylko co będę robił, bo to co będę robił jest pod moją kontrolą, a to jakie to da wyniki, nie zawsze jest pod, pod moją kontrolą. Więc ja bym zaczął od takiego ćwiczenia, żeby ja nie przechodzę w tryb samolotowy, ja wyciszam, dlatego że jak wyciszam, to mam możliwość zobaczenia, kto dzwonił i oddzwonienia w swoim, yy, w swoim tempie. To ja bym zaczął od za zachęcenia naszych słuchaczy do tego, żeby początek dnia był dla nich, czyli żeby ustawić sobie naj jakiś sensowny czas, kiedy na początku dnia skupiają się. Na najważniejszej sprawie tego dnia, nie otwierając się na bodźce zewnętrzne. Czyli, na przykład, dla kogoś może to być 15 minut w pracy, przychodzi do pracy, odbija kartę i może żartuje, ale chowa się w toalecie, żeby go tam nikt nie napadł, i przez 5 minut pracuje nad tym, co dla niego jest najważniejsze. O, tak? Dla kogoś innego to może być w drodze do pracy, zatrzymuje się w kawiarni. I tam pracuje przez godzinę, bo ma taką możliwość elastyczności czasu pracy. Dla kogoś to może być, e, odbiera maile dopiero o 10, zamiast o 9 otwiera e, powiadomienia. Dla kogoś to może oznaczać, wyłącza powiadomienia w telefonie i tak dalej. Także zacznijcie od tego takiego małego kroczka, który na początku dnia. Da Wam czas taki na taką pracę głęboką, na, na skupienie się nad tym, co jest naprawdę istotne dla Was. Poprzez wyłączenie, odcięcie tych bodźców zewnętrznych, każdy z Was na pewno znajdzie na to jakiś sposób. I to jest zadanie do, można powiedzieć, praca domowa do następnej naszej rozmowy. W takim razie, ja trzymam kciuki z naszych słuchaczy. Myślę, że zadanie jest do wykonania, ale sprawdzimy następnym razem, prawda? Myślę, że zachęcamy też do komentowania tego odcinka. Piszcie o, o swoich doświadczeniach, o tym, co wam się nie udało, o, o trudnościach, o blokadach, ale też o sukcesach. I e, można sobie też prowadzić taki dzienniczek, że każdy dzień, kiedy się udało mi to e, zrobić i dotrzymać, to jest kreska. I walczymy o to, żeby ta kreska żeby ta, zbiór tych kresek był jak najdłuższy. Dokładnie, a my będziemy też czekali na Wasze komentarze i przy okazji nagrywania kolejnej rozmowy, prowadzenia kolejnej rozmowy na pewno chętnie się do nich odniesiemy, prawda? Zdecydowanie. Panie Marku, dzisiaj bardzo już dziękuję za, za rozmowę. Mnóstwo bardzo istotnych informacji, zwłaszcza w tych czasach, kiedy, tak jak Pan mówił, jesteśmy troszeczkę jak chomiczki, które, które biegają i końca nie widzą. Mam nadzieję, że nasi słuchacze znaleźli też sposoby dla siebie. I zobaczyli, że istnieje rozwiązanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Marek Kowalczyk, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.